Nie wiem, jakim trzeba by było być człowiekiem, jak zarozumiałym i buńczucznym, żeby nie denerwować się przed taką rozmową z takim człowiekiem. Dzisiaj gościem Kultury na Klik jest Jan Englert, profesor sztuki teatralnej, aktor filmowy i teatralny, reżyser, dziekan, rektor, dyrektor artystyczny Teatru Narodowego i nasz skarb narodowy. Witam panie Janie. Skarb narodowy, skarb to jest narodowy. Ciekawe. Tak, dobrze. Prawdziwy skarb narodowy. Tak jest. O czym jeszcze marzy skarb narodowy, skoro już wszystko osiągnął? No skarb to, żeby dobrą mógł jakąś szkatułkę znaleźć, jeśli jest skarbem narodowym. O czym marzy? No jakby to powiedzieć, no jeszcze jest trochę do zrobienia, mam nadzieję. Marzę o tym, żeby nie zacząć odcinać kuponów od tego, co... od tego szczęścia, które mnie spotykało i od tego czasami tej wojny, którą toczyłem. Tylko no ciągle być na boisku. Ciągle próbować coś dla drużyny znaczyć. A bardzo mnie też interesuje, zastanawiałam się, jak ktoś, kto jest tak aktywny zawodowo i tak dużo robi na co dzień, zniósł to zamknięcie takie straszne, które nas spotkało. Bardzo ciężko. Bardzo ciężko. Mało tego powiem pani więcej, chociaż to nie jest bardzo polityczne. Nie dałem się zamknąć. Ja się nie dałem zamknąć. Od początku śledziłem cyfry i od początku te cyfry mi mówiły, żebym się bardziej niż grypy tego nie bał. No i pewnie nie mam racji, ale się nie boję bardziej niż grypy. Cyfry są za mną. Na grypę w zeszłym roku umarło więcej osób niż na koronawirusa w tym. Ale widocznie jakiś powód jest, nazwijmy go szlachetny, nie tylko komercyjny, tego, że utrzymujemy się. Ja myślę, że musimy się do tego przyzwyczaić. Sądzę, że koronawirus będzie tym samym, co inne wirusy grypy. Będziemy z nim żyli. Że on nie odejdzie. Nie pozbędziemy się go. Także w tej chwili są inne wirusy, o wiele groźniejsze. Te wirusy są wirusami jakby egocentryzmu, egoizmu, schodzenia jakości na rzecz ilości. Ilość wygrywa z jakością. Pauperyzacja wielu zawodów. Zwalenie hierarchii, zniszczenie kryteriów, ocen i tak dalej. To są gorsze skutki. Nie tylko pandemią to przyspieszyło, ale to jest już od dłuższego czasu. Żeglujemy w kierunku no, byle jakości albo niższej jakości, albo jeśli, żeby nie być za mądrym, innej jakości, jakości, której ja nie rozumiem, ale to ja już mam swoje lata i swoje przyzwyczajenia. Myślę, że pokolenie obecnych siedmiolatków już tych problemów, co ja, mieć nie będzie. A pan też swoje standardy. No właśnie. A standardy wynikają z pewnej próby właśnie ustanowienia kryteriów, ocen, kryteriów etycznych i hierarchii. Który z tych wirusów wymienionych przez pana jest najgroźniejszy dla teatru? No dla teatru jest najgroźniejsze to, że wchodzimy wszyscy w wirtualną przestrzeń, intelektualną również, że teatr, którego zadaniem i który funkcjonuje na bezpośrednim kontakcie z odbiorcą, to jest siła teatru, że jeden element jest wymienny. Co wieczór jest inne przedstawienie, bo widownia co wieczór jest inna. Tego wirtualnie nie uzyskamy nigdy, a przynajmniej świadomości tej relacji. W teatrze nie liczy się to, co ja wysyłam do widowni, tylko to, co z widowni wraca do mnie. To jest ta fala, miara jakaś twórczości, tej jednodniowej, bo to jest jednodniowa twórczość, ona razem z końcem przedstawienia umiera, ale po to, żeby zmartwychwstać na drugi dzień. W pięknym wywiadzie z panem Majkiem Urbaniakiem 2 lata temu powiedział pan zdanie, które no, rozłożyło mnie na łopatki i w pełni się z nim zgadzam, że czeladnicy w dzisiejszych czasach nie szukają mistrzów. Czekają, aż mistrz się potknie o takiego czeladnika i powie, ale jesteś utalentowany. No coś takiego, no nie mają potrzeb. W tym nie, to coraz bardziej drąży, dlatego że w gruncie rzeczy dostęp w internecie. Internet jest cudowny z tego względu, że daje poczucie takiego uczestniczenia w ogólnoświatowej wiedzy i ogólnoświatowym tworzeniu rzeczywistości. To jest złudne, nieprawdziwe, ale daje taki pozór tego. I po co mi mistrz? Właśnie jedno z najgorszych rzeczy tego, że wszyscy usiedliśmy na jednej gałęzi dostępu do wiedzy, dostępu do wszystkiego, jest to, że nie decyduje właśnie wiedza, nie decyduje... Nie, straciliśmy szacunek dla umiejętności. Liczy się ilość followersów, ilość...
ilość oglądających. Stąd słaba muzyka wygrywa z dobrą muzyką, ale to też nic by nie było złego, gdyby nie to, że jak gdyby zaczynamy mówić, że ta słaba muzyka jest lepsza od tej dobrej muzyki. I że zaczynamy się z tym zgadzać. Nawet ci, którzy uprawiają lepszą, bardziej... No bo tam, siłą rzeczy tam są pieniądze. No. Wygoda i byt, że tak powiem, decydują, wygrywają z duchowością. O, to jest powiedziane zbyt pięknie, ale to jest prawdziwe. Duchowość, czyli istota sztuki. Sztuka wyrosła z duchowości, z chęci zrozumienia tego, co jest niewymienne, co w nas jest transcendentne. Nie wiem, Boga, ducha, uczucia, miłości. Na czym zalega miłość? Co to jest? Bo pewnie, że można zmierzyć to feromonami tamtego, ale nie, to nie jest takie proste. Z czego to się bierze? Jak mówił Cholubek, sztuka wyrosła z potrzeby znalezienia z tego, co boskiej. Dlaczego klasyka jest pisana wierszem? No bo z Bogiem się ciężko rozmawia prozą. Piękne. Słynie pan właśnie z takiego pięknego, inteligenckiego poczucia humoru, serdecznego i przyjaznego. No, różnie z tą przyjaźnią, ale no ja rzeczywiście ironia jest moją, ale na swoje alibi mogę użyć tego, że rzeczywiście nie na rzeczy wywiadu, tylko rzeczywiście takie. Ja ironizuję siebie też. A czy jest ktoś na polskiej scenie, kto pana bawi? Bawi? Tak. Ale pozytywnie, co mnie bawi? Pozytywnie. Bo bawi mnie bardzo dużo rzeczy. Mam takie poczucie humoru, że sprawia, że Jan Endert się śmieje. No zdarza się. Zdarza się. To się zdarzało Piotrowi Cieplakowi, ale oczywiście nie miał powodzenia. To było za trudne, ale ja się śmiałem naprawdę serdecznie. Nadal w repertuarze mamy Ułanów, Wiewicza, w jego reżyserii, którzy mnie bawią bardzo. Rzecz się dzieje. No, nie ma powodzenia, być może dlatego, że troszeczkę kpi z nas, z Polaków. Ale wspaniałe, no, na przykład z taką konkluzją w muzeum, bo to się niby teatr jest zamieniony na muzeum polskości, patriotyczne, że na przykład Mongołowie po przegranej z Batorym pod Pskowem, po powrocie do kraju, na dowód, dla szacunku niezwykłego dla polskich rycerzy, polskich ułanów, nazwało swoją stolicę Ułan Bator. Mnie to śmieszy. Mnie też. To piękne. Słyszałam, że córka poszła w pana ślady. To pana cieszy? Nie. Nie, mojej mamy. No. To jest, czy mnie cieszy. Jeśli będzie... Na razie mogę powiedzieć, że na pewno nie pomyliła się, bo mam papiery na to. A to ciężko mi przychodzi przez usta, bo ja nie jestem... Bardzo ostry jestem dla swoich. I uważam, że ten zawód słabo ma przyszłość, więc to nie jest... najbardziej pozytywne z punktu widzenia właśnie tej ilości, jakości, w porządku. Poszła. No co mam powiedzieć? To są jej wybory. Dzieci w tej chwili już niechętnie, chyba że mam incynki, bo są bardzo poważna grupa takich, co się od rodziców nie odczepiają. Jest bardzo poważna grupa. Tak. A nie odczepiają się już. Już po prostu żyją, odcinają z tego, co zrobili rodzice i tak se fruwają takie motylki. Nie bardzo mając plan na siebie samych i tak dalej. No ale to o czymś takim wypadku, kogoś, kto chce uprawiać sztukę, to jest niemożliwe. Jakąkolwiek sztukę. No tak. Ale jest w Stanach Zjednoczonych. Tam jest już nie, to jest inaczej. W Polsce. No, pandemia ją wygoniło stamtąd i nie wiadomo, jak to dalej będzie, bo ta piekielnie droga uczelnia, bo to jest piekielnie droga uczelnia, to jest... być może z tego powodu tam Polaków nie uświadczysz. Mhm. Ten wydział aktorski tego Tiszu jest bardzo trudny, ma wybitnych absolwentów, ale pandemia mnie wygoniła, drugi semestr robiła online, a uczyć się zawodu online jest raczej dość ciężko, więc jest w Polsce, czeka na zmianę przepisów, bo tam nadal się nie da w gruncie rzeczy wrócić do Stanów, więc zobaczymy, co będzie. Myślę, że najważniejsze dla niej w tej chwili to jest to, żeby grała, żeby pracowała w tym zawodzie, bo moim zdaniem, a nie, pierwszy raz w życiu mi się to zdarza, że mówię o rodzinie publicznie pozytywnie, ma na to papiery. A jakieś plany zawodowe najbliższe? Może moje? Pan zdradzić? No, jestem w ogniu. W tej chwili mamy raczej 4 premiery, dwa spadki z okresu wiosennego
i dwie świeże. Z tego w obu uczestniczę. Tych z dwóch, w jednej partneruję Danusi Stęce w jesiennej sonacie Bergmana, a sam reżyseruje Trzy siostry. Ciekawe, jak im się gra z panem dyrektorem. Im? No. Jak się gra? No właśnie zadała pytanie, które jest pytaniem większości tworzących w teatrze. No, dlaczego nie gram w teatrze? No nikt nie chce mieć w obsadzie dyrektora. Szczególnie na próbach chyba. Nie, na próbach nie. Wie pani, ja przecież jestem z wykształcenia aktorem, mam dyrektorowanie. To jest tam jakiś bonus, albo odwrotnie, kara, jak ktoś woli. A oprócz tego, jak ktoś zaczął reżyserować, to już nie przeszkadza tak bardzo reżyserom, jak wtedy, kiedy nie reżyserował. Rozumiem. Jak ktoś dyrektorował, to już też nie przeszkadza reżyserom, tak jakby przeszkadzał. I tak dalej. To nie jest to. To jest... No ja wiem, że to jest niechęć. No, patrzy dyrektor cały czas na ręce, co się dzieje. Także w tej sonacie jesiennej ja tylko zaskakuję w ostatniej chwili. Reżyser tak chciał. A tym mogłem to zrobić, dlatego że większość moich aktorów w tej chwili obsługuje seriale, filmy, które ruszyły. Pandemia udowodniła, że online jest lepiej niż w planie żywym. W związku z tym wszyscy runęli na... Odświeżyli stare seriale, napisali nowe. Jest kilkadziesiąt seriali w produkcji w Polsce w tej chwili. Oczywiście większość z nich ma poziom amatorszczyzny, taki jak te tam... Nie wiem, tam jakie policjanci, czy rolnik szuka żony. Może nie wymieniajmy. Ale większość niestety ma taki poziom. A zdarzają się też bardzo dobre seriale. Nie jestem przeciwnikiem seriali. No wolałbym nie grać w telenowelach. Ale serial, dlaczego jak nie? Najbardziej. Jak najbardziej. Słyszałam też, że w przyszłym roku w marcu będziemy mogli obejrzeć sztukę w pana reżyserii w Szczecinie. To już jest zrobione. I czeka na to, żeby pan Gruchulski i inni, którzy zamawiają takie rzeczy, żeby miał pełną widownię, bo mu się nie opłaci dla połowy widowni ściągać przedstawienia. Więc jeśli w marcu będzie pełna widownia, to wtedy przyjedzie tutaj to przedstawienie. Nie wiem, czy ja będę wtedy mógł przyjechać, ale żona moja na pewno, bo ona jest producentem tej sztuki. Ona wyprodukowała z własnych funduszy plus trochę sponsorów, których zdobyła, wyprodukowała przedstawienie, już piąte przedstawienie przez nią wyprodukowane. A no, o tyle taniej było, że miała reżysera za darmo, czyli mnie. Życzymy, żeby widownia zawsze była pełna i żeby wszystkie plany zawodowe się... Ja bym sobie życzył czego innego, żeby do teatru chodzili ci, których nie trzeba do tego zmuszać. Żeby chodzili do teatru ci, których interesuje również literatura, a nie tylko zwiedzanie aktorów. Nie tylko ci, którzy sprawdzają, czy jeszcze żyjemy, ci, których znają z telewizji, tylko żeby również zainteresowało ich to, co my z nimi, o czym chcemy z nimi rozmawiać. Takich bym chciał publiczności i mam nadzieję, że jeszcze trochę jej jest. Amen. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję.